Witajcie, Black and White Yoga Blog Spotkowy. Witam Was z Jogi Jogini. Dzisiaj drugi odcinek winiasy oraz jogi z kółkiem z cyklu Przygotujmy ciało do mostka. Dziś potrzebne nam będą bolstery. Możecie je kupić wszędzie. W następnym wpisie na blogu zamieszczę informacje, gdzie w internecie można zamówić fajne bolstery. Dosyć szybko i tanio. Potrzebny nam będzie klocek. Rekomenduję Wam oczywiście drewniane albo korkowe. Jeżeli będziecie mieć piankowe, uważajcie, są małe, stabilne. Oczywiście potrzebne nam będzie nasze kółko do jogi. Również podłączone do sklepy. Od czego zaczynamy? Zawsze każdą sesję zacznijcie od wygodnego siadu, zamknięcia oczu i przełączenia się na oddech nosem. Później zróbcie rozgrzewkę, kilka rozciągających, przyciągających pozycji i kilka powitań słońca. Po powitaniach słońca zaczynamy nasze wygięcia w tył. Jak już pamiętamy, z pierwszej mini sesji najlepszą, najbardziej neutralną, otwierającą pozycją, przygotowującą ciało do rozciągnięcia klatki do mostków, jest delikatne wygięcie w tył. Kładziemy bolster pod dolnymi krawędziami łopatek tutaj. Tą częścią się kładziecie na bolsterze, a klocek największą wysokością i tym takim najkrótszym bokiem pod tyłem głowy. Nogi dowolnie. Albo możemy mieć wyprostowane, możemy mieć połączone jak w siebie skrzyżne, możemy mieć złączone podeszwy stóp. Klocek pokładacie sobie wygodnie, a wałek starajcie się bardziej ściągać pod dolne krawędzie łopatek. Część osób wychodzi z nim, popatrzcie w ten sposób na barki i to nic nie daje. Bardziej pod łopatki, żebyście poczuli, że jest wypchnięcie klatki w górę. Dłonie na dolne żebra, oddychamy głęboko, z wdechem żebra rozchodzą się na boki, a palce oddalają od siebie, a na wydechu staramy się zsuwać żebra i palce dłoni ku sobie. Uruchamiamy głęboki oddech, który nam fajnie jeszcze będzie mięśnie międzyżebrowe rozciągał i otwierał klatkę, rozciągał wszystkie przypuszczone mięśnie. Zostajecie tutaj mniej więcej na 2 do 5 minut, w zależności od tego, jak długo jest nasza sesja, żeby poczuć mocne rozciągnięcie i przechodzicie sobie do drugiego otwarcia przodu ciała. Wychodząc z tej pozycji, dłonie pod głowę, pod grudek do mostka, z wydechem wciągam brzuch, unoszę się w górę, odkładam sobie klocek. Pozycja druga. Bardzo fajna z posterem. To pozycja w leżeniu na macie. Wałek jest pod kolanami. Kładziemy się na płasko, tył głowy na macie. Z wdechem unosimy tylko pośladki w górę. Na wydechu kładziecie wałek pod oś krzyżową. Prostujemy nogi. Już mieliśmy tą pozycję na poprzedniej sesji. Popatrzcie, jest bardzo fajne, łagodne wygięcie w tył. Otwieramy przód ciała, rozciągamy pach, chwiny przod ród. Dół brzucha cały czas możecie trzymać dłonie na dolnych żebrach. Z wdechem koncentruj się na rozciąganiu żeber na boki i unoszeniu tutaj bioder w górę, brzucha w górę, a na wydechu na suwaniu żeber do siebie. Tył ciała nam lekko opada w dół na wałek. Zostajemy również na 2 do 3 minut, tak żeby poczuć dobroczynne działanie pozycji, żeby przyzwyczaić się do wygięcia w tył. Oddech jest głęboki przez nos. Czyli mamy już drugą asanę, przygotowującą ciało do mostka, do samodzielnego zrobienia mostka, otwierającą cały przód ciała, przednią taśmę powięziową. Odstawcie stopy na macie, jak wychodzimy. Dłonie na wałek, wysuwamy wałek w dół. Wysuwamy to sobie spod nóg. Trzecia asana. Dobrze, jak dobrze pamiętacie, nasza seto bandasana. Możemy ją wykonać klasycznie albo z klockiem podłożonym znowu najkrótszym bokiem pomiędzy kość ogonową i krzyżową. Klocek zawsze macie z boku odłożony i przygotowany. W klasycznej wersji ramiona wzdłuż ciała, stopy na szerokość bioder, bądź nieco szerzej. Z wdechem po prostu unosimy piwnicę w górę, jak poczujecie, że kolana mają, popatrzcie, kąt zbyt ostry, wiecie, że się wysuwają mocno przed stopy, to zawsze możecie sobie stopę odsunąć w dół. Odpychamy się od tricepsów w tyłu, w ramion ciężar ciała na stopach, na tricepsach, łokciach, ramionach, barkach. Nie na głowie i szyi. I tutaj
możecie zostać w pozycji, łącząc sobie dłonie pod osią krzyżową, wtedy odkręcamy barki na zewnątrz. Jesteśmy na tricepsach, wypychamy jeszcze mocno miednicę w górę. Albo możecie sobie wsunąć właśnie klocek, który zawsze stoi z boku. Popatrzcie, to jest ten ruch. Nie zaczynamy, nie ustawiamy tutaj między nogami klocka. To jest częsty błąd też na zajęciach. Koniec z boku. Wsuwamy go sobie i podkładamy tym najkrótszym bokiem pomiędzy kość ogonową i krzyżową. Tu są dobre